To jest Naris, około 3-letnia sunia w typie owczarka. Wyszła właśnie na cosobotni spacerek i wygrzewa nam się w słoneczku. To, czego jej brakuje, to na pewno swojego domu, kochającego człowieka i, jak widzimy, cichego, bezpiecznego miejsca, w którym mogłaby spokojnie spać. Jest najsłabszą sunią u siebie w boksie, jest mega uległa, stara się nie wchodzić w konflikty, natomiast wiadomo, są sunie gdzieś tam dominujące i musi na nie uważać. Jest sunią bardzo spokojną. Schronisko to zdecydowanie nie jest miejsce dla niej. Jest dezorientowana. Boi się. Natomiast jest mega proludzkim psem. W tej chwili bardzo ładnie nam się otworzyła. Widać, że ręka ludzka to jest coś, czego bardzo jej brakuje. Mamy nadzieję, że ta piękna sunia szybko znajdzie swój kochający dom. Dom, w którym będzie traktowana jako członek rodziny, nie jako alarm na podwórku, tylko jak pies, członek rodziny, z szacunkiem, z miłością. Szukamy dla niej kochającego domu. Junia, wstaniesz, pokażę się, wstań na chwilkę, chodź. Pociągniesz ją, pociągnij, musimy ją pokazać w pełnej krasie, bo to jest piękna sunia. Wstań, żabko. Oj. Tak. Jest pokorna, uległa, przyjazna w stosunku do ludzi. Możemy mówić w niej w samych superlatywach, więc liczymy, że szybciutko znajdzie kochający dom, na jaki zasługuje. Pokaż się, żabko. Tak, jedzonko tu się znalazło, tak.